tak jak spali troje. Bęsku, ONG, koloru brud na fanta. Pamiętam, że jak wypuściłem oczy na kolana, stanęła wierna fanka. Witam wszystkich na kanale YM Music. Z tej strony Mili, wasz ulubiony profesor rapu w internecie. Pogadamy dzisiaj o tym, czym jest sound design. Oczywiście każdy potrafi posługiwać się Googlem. Czym jest sound design? Sound design jest to... malowanie dźwięków. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No a tak na serio to pokażę dzisiaj parę sztuczek, które pomogą wam w tworzeniu muzyki. Sprawią, że w waszych piosenkach będzie więcej ciekawych zabiegów i będą mniej monotonne i nudne. A więc pierwszą taką sztuczką jest dosyć oczywista rzecz: wycinanie częstotliwości w bicie. Bardzo lubię to robić w każdej swojej piosence. Brzmi to tak. No żeby to osiągnąć, wystarczy dodać equalizer z takim oto bandem. Wejść w automatyzację, znaleźć tutaj naszego banda, frequency, kliknąć na krzyżyk i mamy tutaj pole do popisu, możemy wycinać częstotliwości jak tylko chcemy. Żeby robić to tak płynnie jak ja, klikacie Ctrl i możecie to robić myszką. Z Shiftem możecie również dodać kropkę jedną, drugą, trzecią i regulować to w ten sposób. Proste? Proste. Kolejną ciekawą rzeczą już będzie automatyzacja na wokal. Sprawdźmy, jak brzmi efekt końcowy na przykładzie piosenki Fobie, która wyszła ostatnio na kanale Mili. Dostrzec, nikt nie umie pływać wokół, kiedy nagle toniesz. Myślę o przyszłości, zamknięty sobie. To, czego żałuję, teraz widzę w każdym moim śnie. Moim obowiązkiem jest kłamać, że jestem w normie. Sama ta ścieżka brzmi tak. Myślę o przyszłości, zamknięty sobie. Jest tutaj kilka automatyzacji, z czego najważniejsza to jest oczywiście automatyzacja na formantę. Myślę o przyszłości, zamknięty sobie. Formanta obniża nam tutaj grubość głosu, że tak powiem. Nie mylić tego z pitchem, bo pitch wpływa na tonację, a formanta nie. Tak samo jak pokazywałem na bicie, dodałem kropki i po prostu, żeby zaczynało się od zera, a kończyło się na minus 7. Ale to nie wszystko, bo dodałem tutaj też automatyzację na reverb. Możecie usłyszeć, że ten reverb cały czas rośnie. Myślę o przyszłości, zamknięty sobie. I taki ogon zostaje. Za to odpowiada pokrętło mix i DK w Valhalla Vintage Verb lub w jakimkolwiek innym verbie, którego używacie. Wszędzie jest to samo. Tak samo, klikacie tutaj i ustawiacie sobie tutaj tak, jak wam się podoba. Myślę o przyszłości, zamknięty sobie. To, czego żałuję, teraz widzę w każdym moim śnie. Kolejną rzeczą, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to jest ręczna panorama podbitek. Prawie w każdej swojej piosence robię ręcznie panoramę. Nie używam wtyczek typu pancake i tak dalej. Posłuchajmy, jak to brzmi tutaj. Zrobić to jest nawet łatwiej niż wam się wydaje. Po prostu klikacie tutaj w automatyzację Envelopes i wybieracie tutaj panorama. Klikacie Ctrl, jak rysujecie w górę to jest lewe ucho, jak w dół to prawe. I właśnie w ten sposób ja robię wszystkie podbitki, wiadomo, że niektóre zostawiam na środku, tak jak to. Więc myślę, że jeśli jesteście takimi głupkami, że sami sobie miksujecie piosenki, zamiast wysłać mi na Instagrama tutaj o... Szybka realizacja, niskie ceny i doskonała jakość. Oczywiście żartuję z tym, że jesteście głupkami, bo warto uczyć się samemu to wszystko robić, być w pełni self-made. Ale jeśli wam się nie chce lub nie czujecie się z tym dobrze, to zawsze możecie wysłać to mi. Link macie w opisie. Przechodzimy do następnego projektu. Jest to piosenka, która jeszcze nie wyszła, nazywa się Atrament. Brzmi tak. To, co mam w ręce, tu jest zakazane. Wynajęliśmy na dzień apartament. Przed chwilą wlewałem do fanta atrament. Bycie nietrzeźwym to dla mnie fundament. Pierwsza rzecz, jaką tu zrobiłem, to są dwa werby. Pierwszy werb jest bardzo króciutki, brzmi on tak. To, co mam w ręce, tu jest zakazane. 0,4 sekundy. A drugi werb to już jest mega szeroki, ogromny werb, black hole, którego wet dałem tylko na 15%. To, co mam w ręce, tu jest zakazane. Wynajęliśmy na dzień apartament. Z takim długim ogonem, myślę, że to słyszycie. Przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli wtyczki, które służą właśnie do sound designu. W tym przypadku jest to portal. Portal to jest w miarę prosta w obsłudze wtyczka. No dobra, może nie jest aż tak prosta. W każdym razie na początek macie miliard presetów, z których na pewno znajdziecie sobie coś. Posłuchajmy, jak brzmi podbitka z portalem.
albo tutaj. Wiadomo, że w piosence nie będzie tego słychać aż tak, ale ten, kto ma usłyszeć, usłyszy. Dodaje to fest takiej ciekawości, wtedy słychać, że ktoś naprawdę siedział przy tej nucie i robił to. W miksie to wszystko brzmi tak. Weź ze mnie przygotną, zobacz jak jestem ubrany. Twój potencjał jest nieduży, jest mały. Ja znam ludzi z Moskwy, znam z Warszawy. Dobra, może przesadziłem z głośnością tej ścieżki. Od razu na przykładzie tej podbitki pokażę wam wtyczkę, której też często używam, jest to Effectrix. I tutaj macie po prostu miliard możliwości, jak zniekształcić swój wokal. Tutaj macie takty i na każdym z tych taktów możecie sobie rysować jakieś rysunki na poszczególnych efektach. Bardzo różnorodne brzmienie można tutaj osiągnąć. Można wybrać prędkość tego, jak te takty będą się zmieniać. I tutaj macie na przykład loop. Rysujecie tutaj. I macie zloopowany. Możecie na przykład tego loopu dodać tylko 50%. Od połowy dodać reverse i shutter na resztę. Jak wam się nie chce tego ręcznie ustawiać, to macie miliard presetów, które też możecie sobie tutaj poklikać. Wiadomo, że to co pokazuję nie będzie działać dla każdego gatunku, bo średnio sobie wyobrażam hip-hop z lat 90. z takimi efektami, ale tam też się stosowało jakieś tape stopy i tak dalej, więc nieważne jaką muzykę robicie, myślę, że te rady będą uniwersalne. No a na dzisiaj to było na tyle, jeśli chcecie kolejne odcinki z tej serii, to piszcie w komentarzach. Serdecznie zachęcam do słuchania mnie na Spotify'u, ostatnio dobiliśmy 200. No i co? Pisz do mnie na DM po Mix Mastering. Róbcie dobrą muzykę i słuchajcie dobrej muzyki. Widzimy się za niedługo. Siema!